Siemanko, z tej strony Fixera, to jest Broken Ranks i dzisiaj na tym odcinku zrobimy sobie questa pobocznego pod tytułem Berło Urgrima. Jak widać, długo nie będzie kolejnego odcinka, jeżeli chodzi o fabułkę. Myślę, że jakieś 10 moich poziomów, więc spodziewam się 3-4 tygodni nawet, jeżeli chodzi o, tak jak mówiłem wcześniej, fabułę. Ale najpierw, jako że brakuje mi zaledwie 500 punktów, jeżeli dobrze liczę, no w sumie nawet niecałe, do kolejnego poziomu, no to zrobimy sobie zdecko, zobaczymy w ogóle jakie i wykorzystam to też, żeby zrobić ogłoszenia parafialne. Na szczęście są to pazury, więc easy peasy. Więc jeżeli chodzi o ogłoszonka, moi drodzy, ostatnio zacząłem streamować i zapraszam was serdecznie do subowania kanału. Zazwyczaj tego aż tak nie robię. Fajna ekipka się zbiera, jeżeli chodzi o te audycje live. I można sobie fajnie pogadać. Wspólnie uczymy mnie grać w Brokena. Wielu rzeczy nie wiedziałem, więc wielu się dowiaduje. Zróbmy sobie jeszcze losowanko, bo w sumie, widzicie, jest wcześniej rano. Co my tu mamy? Mikstury mamy. A ja już ciupię. No ale chciałem nagrać sobie ten odcinek. W ogóle ta misja za mną chodziła. I zanim właśnie ta misja, to sobie rozdajmy punkty. Szybko rozdaliśmy wszystko w zrębkę. Klasowe, mamy 4 punkty. No raczej się nie uda, potrzebuję 6. Chyba że piach w oczy. Piach w oczy też mógłbym ulepszyć, na dwójkę przynajmniej. Myślę, że ma to sens. Dobra, lećmy. Myślę, że więcej ogłoszeń nie mam takich większych. No, w tym tygodniu postaram się w końcu złożyć poradnik co do zarabiania na niskich poziomach. Już materiał na dysku jest od tygodnia, tylko no, muszę jeszcze dograć lektora, czyli siebie. No i to po prostu złożyć. No to troszkę trwa. Dobrze. Tak w zasadzie to kim ty w ogóle jesteś? Ty pytacie mnie, kim ja jestem? Jestem Dilek. Tobie mówić to coś? Jesteś operatorem dźwigu? Ktoś mi chyba mówił. Jak idzie praca w takim razie? No okej. Okay. Zapytajmy, jak mu idzie. Ech, zdycha. Nikt już nie mówi, że ja mam para. Oho, okej. Okay. Prawnuk. Aha, prawnuk Urgrima. Kogo? Ostatniego strażnika Berła. Ale Berło stracone i nikogo już nie interesować. Czemu stracone? Co się stało? Pradziad brał udział w wielkiej bitwie. Dawno, dawno temu. On zginąć i Berło zginąć. Ale ono gdzieś tam być. To czemu nie spróbujesz go odnaleźć? Ja nie móc mieć swoje zadania. Jezu, naprawdę, to jest tak ciężko czyta. Praca musi iść do przodu. Ale ja ci zapłacić. Jak ty się dowiedzieć coś więcej o tym, ty idź do sekretarza, on stary Colt, dużo wiedzieć. W porządku. Okej, chodźmy do sekretarza. No czasami te dialogi, zwłaszcza tymi dialektami tutaj koldzimi, no są ciężkie. Dobra, jest sekretarz. Co on nam powie? Co on w sumie nam może powiedzieć? O, z tym. Wysłał mnie Dilek. Chcę się czegoś dowiedzieć o Berle i o śmierci swojego dziada. Skoro Dilek, to niech będzie. Już myślał, że znowu Landau się Berłem interesuje. Co chcesz wiedzieć? O Berle i ojcu. Berło było starożytnym artefaktem o wielkiej mocy. To był symbol ziemi, a Urgrim był strażnikiem Berła. Niestety Urgrim zginął, wielka bitwa z orkami pod dowództwem kogoś tam. A Berło przepadło. Prawdopodobnie utraciło już swoją moc. To tyle, co wiem. Jak to tyle? Gdzie miała miejsce ta bitwa? Kiedy się odbyła? Kto wygrał? Orki przegrały, ale reszty nie pamiętać. Ja już starym Coldem jestem. Jak ty być tak stary jak ja, ty też nie pamiętać. Tylko to, co musieć. Rozumiem. A nie wiesz, kto mógłby coś więcej wiedzieć na ten temat? Zapiski o bitwie być w filarach ziemi, w starych dziennikach. Dostęp mieć tylko wybrani. Ty rozmawiać z pierwszy Cold o pozwolenie. Pozwolenie? Nie ma innego sposobu. Myśli. Naprawdę nie wiem. Pierwszy Colt to najlepsze źródło informacji. Dzięki za pomoc. Chciałbym zobaczyć filary ziemi. Wykluczone. Nikt poza starszyzną nie móc. Po co byś chciał je widzieć?
Chciałbym poznać waszą wiedzę i kulturę. Poznać nasza wiedza i kultura, ale ponoć teraz nie mogę. Moi bracia potrzebują mojej pomocy. Co się stało? Może będę mógł pomóc w zamian za pomoc z filarami. Zgoda. Kilka koldów z kamienek zostało schwytanych przez orków. Odbij ich. Okej, chyba pójdziemy do obozowiska. Kiedy i jeśli to zrobisz, odczytam dla ciebie filary ziemi. Okej. Od razu idziemy. Dobrze, przynajmniej nie będzie trzeba bycie piorać dwa razy. Pomóż więzionym koldom. Dobra, nie w tą stronę. Minus jest taki, że no właśnie, będzie się trzeba przez te tygrysy tutaj przebić. No ja odpalę sobie pety, no i lecimy z koksem. Trzy tygrysy na naszej drodze. A w sumie sześć, tylko w trzech oddziałach po dwa. Wyższa matematyka. Tygryski atakują na blisko. Mam nadzieję, że petom nic się nie stanie. Ja je ostatnimi czasy próbuję troszkę to jak spić. Nawet ostatni właśnie streamek polegał na tym, że łaziłem Mario kilka razy, żeby te pety nabrały trochę doświadczenia, bo są w opłakanym stanie. Jak widać, pies nie radzi sobie z kotkiem. Więc jak nie spić? No nie da się. Nie wiem, czy ich czasami nie lepiej wyłączyć. No tutaj jeszcze spróbuję podładować. Chwila, tu będzie ognisko. Możliwe do rozpalenia. Dobra, lecimy. Jednego tygryska mam z głowy. Mogę trochę pomóc mojemu psu. No i teraz już nie ma przebacz. Teraz nie ma powrotu. Dajmy sobie tak, tak. Myślę, że będzie spoko. Co to jest w ogóle za booster? Zwiększa pancerz na fizyczne. Magowie mają łatwiej. Na to by wychodziło. No. Pięknie. Jeden leży. Tym razem kruk. Ale nie trafiony. Pięknie. O wiele lepsza runda, aniżeli tamta. No i my zaczynamy. Jeszcze kruk pomaga. Kruk wudu. No i elegancko. Jeszcze jeden przeciwnik, koci. Dobra, myślę, że tak może tak zostać. Ojej, jeszcze tutaj na te szpony swoje dostał ataki. Okej. Kruk oberwał, ale żyje. Śmiesznie biega ten tygrys. Troszkę animacji chyba nie za bardzo. Dobra, to już musimy wygrać. Do zbicia mamy zaledwie 600 HP. No i pójdziemy w lewo. Tylko oczywiście tutaj i się podładujemy. Ciekawe, jaka przygoda nas tutaj jeszcze czeka. Bo myślę, że uwolnienie koldów to nie będzie wszystko. Jeszcze coś będzie do robienia. I to może okazać się w końcu jakiś długi quest. Bo z tego co pamiętamy, niedźwiedzia przysługa bardzo szybko poszła. Okej, zobaczmy co tu jest. Tędy nie przejdę. Lepiej iść tamtędy. Nie chcę mi się walczyć z tymi dwoma trójkami. Zawsze idzie to pominąć. Tu jest w ogóle jakiś champion co jakiś czas, ale no teraz go nie widzę. A szkoda. Zrobiłbym sobie takiego czempionika. I popatrzcie. Na lajcie tutaj przechodzimy. Zostaje nam tylko dwóch przeciwników. A może nawet się uda koło jednego przyślizgnąć. Byłoby całkiem słodko. No i w namiocie pewnie. Ci, po których idziemy. Trzech szamanów. Mogłem sobie na blisko usunąć. Bo tutaj oni będą strasznie ładować. W sensie obrony mogą przyrzucić. No nie uda się zabić
zdecydowanie trzech w tej rundzie. No i idą dipsy. Pięknie. Zróbmy tak. Nice, kruku. Very good. No to co? Leżonko. Warto mieć więcej życia. Już widać, że te łapią agresora. Więc lepiej się podleczyć. Może na wszelki wypadek wypijmy miksturkę. By nic się na twarzy nie zrespiło, no i udało się przejść. Namiot wodza. O kurde, piąteczka, a tu... Okej, mamy dwa trupy i zakładnika. Jedziemy, let's go, moi drodzy. 1-1-1 obrona. Okej. Nie. No i chyba punkt sobie wziąłem. Trochę się zamotałem. Może być też to ciężko. Może było się pozbyć tego maga, a raczej szamana w sumie. Wtedy mógłbym uroki sobie odjąć. Ale nie ma tak łatwo. Zróbmy w ogóle tak. Kurde, aż pięciu przeciwników. Jeżeli dobrze pójdzie, to w tej rundzie pozbędziemy się wszystkich. Kruk tutaj zrobił elegancką robotę z jednym. W sumie jestem najgorszym chyba. Największy koks wyglądowo. Ale kończymy resztę. Tak czy siak, jest to zwycięstwo. Jeszcze jeden atak powinien być. Dlaczego nie było tego ataku? Nie wiem. No i jeszcze podwójny pas. Oddychnijmy. Weźmy troszkę powietrza w nasze płuca. Jak tam herbatka? Oj, gorąca. A, gorącej to nie zjem. Jeszcze sobie na odcinek przyniosłem śliwki suszone, bo lubię czasami chrupnąć takie rzeczy, ale tu nie będę szereścił opakowaniem. A my już mamy życie. Chodźmy zobaczyć na te trupy. Tu jest więcej trupów, nawet trzy trupy. Cztery trupy. I jeden zakładnik. Podejdź jeszcze trochę, to człowieka zaciukam. Choćby sam zdech. Spokojnie, przesłał mnie Trinbolt. Nic ci nie grozi. Jesteś wolny. Trinbolt ludzia przysłał? To do niego podobne. Nie upomnij się o swoich, tylko się kimś wysłuży. Tłusta gnida. Przez niego tych czterech nie żyje, a mógł ich uratować. Przynajmniej tobie się udało. Znikajmy stąd, zanim zbiegną się orki. Orki? Orki z Majorki? Orki z Poznania i ze Stalowej Woli. Jest taki pewien hit na YouTubie. Ale pewnie doskonale znacie. My wracamy do pierwszego. Tak, wiem, to mogło być cringe'owe. Normalnie nie śpiewam, nie mam głosu do tego. Skrzeczę jak papuga. Panie pierwszy. Udało się ocalić tylko jednego kolda. Reszta została zaszlachtowana przez orki. Smutny, przynosisz wieści, doceniam starania, teraz moja część umowy. Uratowany Cold mówi, że krew pomordowanych jest na twoich rękach, bo mogłeś ich uratować. Ech, był najwyraźniej w szoku. Niewola u orków mogła pomieszać mu zmysły. Cóż, wracając do tematu, słuchaj uważnie flarów, bo drugi raz nie będę czytał. Zamieniam się w słuch. Dawno temu był tutaj okres walk o terytoria z hordami orków i innymi plugastwami. Jedna z grup pod wodzą wodza zajmowała coraz to większy obszar i coraz więcej orków liczyła. Czasem urośli w siłę, o jakiej nikt jeszcze nie słyszał. Ulgrim, powiernik Berła, miał wizję, w której on sam kierował armią koldów naprzeciw wodzowi. Sprzeciwiając się woli pierwszego, zebrał oddział wojowników i ruszył naprzeciw wodzowi orków. Walki trwały kilka tygodni, a szala zwycięstwa wciąż nie przechylała się na żadną ze stron. Jednak czas nie sprzyjał Urgrimowi. Szeregi koldów zaczynały topnieć.
Powiernik Berła wydał rozkaz zaatakować pewną grupę orków od lewej flanki, aby samemu wspiąć się na skałę górującą w tej okolicy. Naoczni uczestnicy tej bitwy mówili, że Urgrim zleciał ze skały, uderzając berłem w ziemię tak, że ta rozstąpiła się, pochłaniając ze sobą hordę orków. Czyżby coś do Mojżesza? Bitwa rozstrzygnęła się na korzyść Koldów i Urgrima, choć ani jednego ciała, ani berła nigdy nie odnaleziono. Jego ciała. W tamtym miejscu po uderzeniu powstał wielki wąwóz, obrazując ogrom potęgi berła. Inwazja zielonoskórych została powstrzymana. Uczestnicy bitwy zostali wygnani za sprzeciwienie się rozkazowi. Okej. Okay. Idę o tym opowiedzieć. Kurczę, wstawanie rano nie służy mi. Jeszcze oczy się nie obudziły. Ale chyba nie jest tak źle. Dobra, idziemy do Dilega. Do naszego operatora dźwiga. No i trzeba z nim pogadać. Poznałem przeszłość twojego rodu. Ja bardzo dziękować za pomoc. Jak ty myśleć? Berło gdzieś tam być? Wydaje mi się, że tak. Góry. Słyszałem. Niebezpieczne. Ty idź porozmawiać z pierwszym Koldem. Okej. Okay. I znowu do pierwszego. A ja się muszę napić herbatki i zrobić zesko. No i oczywiście wylosował mi Alfę, z którą sobie teraz walczę i w sumie pokażę wam tą walkę, bo na pewno padnę po drodze. Jak zwykle. Już mam mniej punktów. Nie jest dobrze. Jest bardzo niedobrze. Dobra, jeszcze wyrobiłem. Nie tego kruku. Bij drugiego. Okej, okay, trzeba się pozbyć tego. Nie ma innego wyjścia. Dokładnie tak. Bardzo podoba mi się to, jak to się potoczyło. Dwa, tutaj jeden. W następnej turze już będę miał więcej ataków. No i pójdziemy chyba w Gipsy. Raz i dwa. Pięknie. Bo dzięki temu jeszcze dwa ataki możemy wykonać w tej rundzie. O nie. Nie spodobało mi się to. Okej. Okay. Jest damage. Nie wiem, zostawmy dwa. Dobra, musimy trafić. Ile ma trochę życia? 300, więc teoretycznie powinien uciekać. O ile oczywiście nie padnie w tej rundzie. Nam brakuje jednego celnego ataku. Jest, udało się. W końcu można powiedzieć, bezproblemowo pokonałem Alfę. Jest exp i dla mnie, i dla petów. A pety aktualnie, no słabo. 37 i 37. Ech, i sporo padają. Także to jest zadanie na najbliższe dni, by ekspić pety przynajmniej, kurczę, do 45 poziomu. Byłoby miło. Idę oddać zlecko, a potem coś sobie poczytamy. Znowu będę kaleczył język polski. No ale niestety, zauważyłem, że dostaliśmy pilary. I one znajdują się w naszym ekwipunku. Więc usiądźmy sobie nad rzeczką. No i od jedynki. Dawno temu, wiele lat przed założeniem waszej marnej mieściny, zanim pojawiły się tu w Kemenak, nasze korytarze, daleko, daleko na północ stąd. Być to okres walk o terytoria z hordami orków i innymi plugastwami. Jedna z grup pod wodzą zajmowała coraz to większy obszar i coraz więcej orków liczyła. Z czasem urośli w siłę, o jakiej nikt jeszcze nie słyszał. A, czyli w sumie to są te filary, które czytaliśmy. Dobra, to nie muszę tego czytać. To było głupie. Mamy zorganizować wyprawę. My. No dobra, dom pierwszego. Zorganizujmy tą wyprawę. Panie pierwszy. Potrzebuję informacji o górach. Pomożesz mi? Co chcesz wiedzieć?
Którędy najlepiej dotrzeć do wąwozu, który powstał w wyniku wielkiej bitwy? Człowiek szuka berła Urgrima. Tak jest? Samemu tam pójdziesz? To czeka cię śmierć. Ty się tam nie pchać. Mógłbyś mi pomóc? Ja dać ci moich wojowników? Ty z nimi bezpieczny, ale... Jak ty zapłacić 20 tysięcy złota? Umowa stoi. Bardzo dobrze. Ty idź teraz w góry. Tam będzie czekać na ciebie mój oddział. Do zobaczenia. I poszło 20 koła. A ostatnio nie mam zbytnio pieniędzy. Tu mam 400, tu mam niecałe 400. Ale też mam fajny ekwipunek, który można powiedzieć zbierałem tygodniami. Odnajdź berło w wąwozie. Udaj się do wąwozu na północ od Kamenak. Okej, okay, czyli domyślam się, że tutaj? Na północ. Nie, no myślę, że musimy wrócić tam, gdzie byliśmy. No to jest pytanie, gdzie ja mam się udać? Dobra, jak zobaczę koldów, to włączę nagrywanie, bo szczerze mówiąc, nie wiem, czy muszę iść do góry. Czy muszę iść tam, gdzie uwalniałem koldów. Okej, okay, czyli jednak tak jak myślałem w pierwszej wersji, jest tu grupa. W sumie orków. Też. No i idziemy. Są koldowie. Jestem ja. Myślę, że z tym dowódcą trzeba pogadać. Orki stawiają silny opór. Nie możemy posunąć się dalej niż zakręt wąwozu, ale utrzymamy tę pozycję. Wszystko na mojej głowie. No dobra, lecim. Co my tu mamy? Opetu sobie nie odpaliłem. Dobra, to szamana pierwsze. Lejemy. Prawdopodobnie się wykrzacze tutaj. No, szaman bije mocno. Okej, okay, tu mamy dystans. I blisko. O kurde. Zrzucimy sobie 4-3. Nawet. Jest jeszcze jeden szaman. Dobrze by było się go pozbyć. Nice. I zostały dwóch wariatów. Tylko niestety strasznie biją skubańce. O, ja teoretycznie też. Tylko jeżeli mnie chłop trafi, to jestem w tyłku. Bo samo krwawienie teraz spowoduje, że będę miał z 200. A nawet nie, 401. To jeszcze hapsy jakieś są. Myślę, że niestety pierwszy wjechał mis. Ale mamy to. Za pierwszym razem bez petów. Głowa szamana i amulet orku. W tym miejscu nie można odpocząć. Co jest w tym jest złe? Bo muszę się ratować pod jonami. Teraz już mogę się ruszyć, żeby... O, chwila. Środeczkiem. Okej, okay, te nie są agresywne. I tu mogę się podleczyć. A, bajabongo. To jest taktyka. Dobra, odrobina kondycji. Co prawda i tak potki straciłem, ale... No wtedy bym nie wrócił. Przynajmniej oszczędzam potki od kondycji. A tych zużywam... Jak będzie patrzeć najwięcej. Ej, dobra. Wygląda na to, że jeszcze... Ork Shaman tutaj jest do pokonania. Sobie tutaj podejdę. A wszystko po to, żeby zrobić sobie miniatureczkę. No i mamy ciało. Okej. Okay. Chyba muszę ich pokonać, w sensie tych szamanów. Polecim. Szamanami nie powinno być ciężko. No chyba, że jakieś kryty dostanę niesamowite. Ale chyba nie. Także jeszcze raz, korzystając z okazji, zapraszam na streamki. Zapraszam do subowania, do lajkowania, jeżeli odcinek się podoba. Tak, wiem, że się dużo w tym odcinku jąkam i inne rzeczy, ale no...
musicie mi wybaczyć, jest naprawdę wcześnie rano. Jakby to była jakaś wymówka, nie? I jeszcze chyba się nie przebudziłem. Mamy ciało. Okej, wszystko na mojej głowie, czyli muszę iść dalej w stronę grani. Tutaj nie ma przebacz. Ha. Do jaskini? Górski ork, nie chcę z nim walczyć. Badałem te tereny ostatnio na streamku. Ale zobaczmy. Czy tutaj coś znajdę? Jakaś skrzynka. Jakaś skrytka. Jakiś gość. To była ruda żelaza, ale to jest potrzebne do gildii. A jak pójdę dalej? Wchodzimy do bardzo ładnej jaskini. To zdecydowanie. Tylko nic tu nie ma. Okej, czyli trzeba jakoś to berło odnaleźć. Prawdopodobnie będzie gdzieś schowane. No to szukajmy. Wiecie co? W ogóle jak już tu jestem, myślę, że ładniejszą miniaturkę zrobimy właśnie w tej jaskini. Także dajcie mi dosłownie 30 sekund. O, myślę, że tutaj sobie damy leżonko. I taka miniatureczka. Zamiast tych, wiecie, atakujących koldów, zmieńmy coś. No i dobra. Szukamy berła. Jak myślicie, gdzie będzie? Tutaj? Jest taka opcja. Uwaga. Nie. Tu jest złoto. I tylko złoto. Albo aż złoto. Zależy jak na to patrzeć. Jak to jest, że teraz się zrobił agresywny ten ork? Dobra, zawalczmy z nim. Może to jest rozwiązanie mojego problemu? A może i nie. Ajajaj. Tyle brakło? 68 hapsów. Może z niego dropi to berło, nie wiem. Może właśnie o to chodzi. Nie. Zobaczmy tego. Szamana jako pierwszego, oczywiście. A już uroki, już. Dobra, na szczęście go wyskładamy. Mam nadzieję. Dokładnie tak. Resów. No, naucznika to nie ma. No i zostało dwóch wariatów tutaj do pokonania. Jeden już dostał, drugi dostał. Więc mają po razie. Pięknie. No i jeszcze raz. Nie weszło. Ale zrobimy sobie w ten sposób. Jeszcze połowa życia. Myślę, że spokojnie dam radę. Jak to wejdzie, weszło. Teraz niestety celność słabsza. Ale nadrobimy. Jeszcze 600 HP. Ojojo, jeszcze krita zasadziłem. No, powiem wam, dość szczęśliwe tutaj strzelanie było. Mogę odpocząć, więc odpoczywam. Berła wciąż nie mam. Więc musimy wrócić do naszych drogich koldów. No i rozejrzeć się gdzieś tam. Oho. Jak mieć farta, to mieć farta. Na odpoczynku mnie zaatakował, świntuch. Okej. Spróbuję wygrać i szybko stąd spadać, żeby ta dwójka albo coś innego, ta była trójka w ogóle, żeby to się nie odrodziło gdzieś na ryjcu. Okej, cyk. I tu się leczymy. Nice. Więc tak, mamy trupa. Z trupami nic. Pojeździmy trochę myszką. Możliwe, że musimy iść do góry. To jest strumień. Berło mogło nawet wpaść do wodospadu.
Aczkolwiek nie wiem, czy aż tak przygotowaliby to twórcy. Tu jest jakieś koło, tu się też coś świeci. Koło dalej nie mówi nic. To miejsce? Wielka flasza mocy. No niestety. Dalej nic nie mamy. Podejdę do góry. No nie wygląda na miejsce, gdzie coś by było w wąwozie. Tyle, że najgorsze jest to, że tu jest wąwóz. Ej, naprawdę nie mam pomysłu. Jak na moje to ciało coś powinno mi mówić, ale nie mówi nic. Dobra, spróbuję podejść do góry. Ostatnio na streamku tam podchodziłem i wiem, że tam są dość porządne bestie. Więc pytanie, czy aż tutaj musiałem dochodzić? Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się. Ja nie dam temu rady. Zdecydowanie to nie jest miejscowa, w którą powinienem iść. No dobra, wiecie co? Widzimy się za chwilę. Nie chcę, żeby było takie błądzenie, wiecie. Mam jeszcze jeden pomysł. A mianowicie zaatakujemy tego Uruka. Bo koldy są skierowane w jego stronę i mogę się mylić, a mogę się nie mylić. Mogę sobie punkt obrony przesunąć. Zobaczymy. Ale wydaje mi się, że to może być dobry ruch. W ogóle patrzcie, jaka zajebista plansza, nie? Te tła tych arenek, no są przepiękne. Okej, widzę, że celność poraża. RNG 46%, nic nie wchodzi. Na szczęście jemu na 51 też nie weszło, ale na 33 i 41 jak najbardziej, czemu nie? No, w końcu można powiedzieć. Na ile wejdzie? No, na szczęście nie weszło. Tym razem RNG nie zaskoczyło, ale na 79 też nie weszło. Raz farta mam ja, raz ma farta przeciwnik. 2 na 50 nie weszły. 80 nie weszła, ale kolejna weszła. No i co tutaj dropi? Amulet orku. Czyli moi drodzy, nie. Instancja. Jak mówiła ta legenda? Przejdźmy do tego, do piątki. Flaszka, flaszka. Bardzo się cieszę z tej flaszki. Tego się pozbędę. Prowizny też się pozbędę. Tego się... Dobra, to może sprzedam u kowala. Tu jest ładnie. Ani ciała, ani beryła nigdy nie odnaleziono. W tamtym miejscu, po uderzeniu, powstał wielki wąwóz. Okej. A tutaj? Zleciał ze skały. Gdyby było, że zleciał z tej skały. No. Jeżdżę myszką, moi drodzy, ile mogę. Na moje myślenie, no skoro faktycznie berło tutaj było, mogło wpaść do wody, to wiecie co? Podejdę tutaj. Nie ma nic. A jakby podejść do Kemenak? To, że koldy są, to już wiemy.
Ale może berło jest właśnie gdzieś tutaj. Poleciało razem z biegiem rzeki. Ale nie wydaje mi się. To by było zbyt takie, wiecie, zbyt kombinowane. Dobra, to jednak wiecie co, robię cięcie. I główkuję dalej, żebyście by nie musieli, jeśli macie ten problem. No dobra, do głowy przychodzi mi jeszcze jedna myśl. Czytając to. Udaj się do wąwozu na północ od Kamenak. Będzie tam oczekiwał oddział Koldów, który ma pomóc ci w starciach z orkami. Gdzieś tam kryje się berło Ulgrima. Prawdopodobnie jest silnie strzeżone przez orki. Walczy z nimi. Więc możliwe, że po prostu muszę pokonać jakąś ilość orków. I wiecie co, ja sobie będę je pokonywał. Gdzieś tutaj tak powiedzmy w tle. I jeżeli drobnie z nich faktycznie to, o czym ja myślę, no to włączę nagrywanie i opowiem całą historię. Na razie chyba będę tłukł wszystko, co stoi tutaj. No bo nie mam innego pomysłu. Zobaczmy, może akurat po tym coś się wydropi. No niestety nie, tylko amulety. No to co? Jadę dalej. Widzimy się, jak dropnie. A jak nie, no to kombinujemy jeszcze raz. I właśnie tak bardziej się przekonuję do tego, że to może być właśnie ta droga. W sensie pokonywać orki. Bo to jest instancja questowa, no nie? Więc zostały nam jeszcze sporo walk. No dobra, nie ma co się zatrzymywać. Jadę, jadę po kolei. Cyk. No oczywiście, jak to ja, mam farta. Straciłem kruka, bo dostał wszystko od każdego po prostu na rej. Także pieniądze poszły się pieścić, a jako że imperiały poszły do góry i są po 3K, no to troszkę tych pieniędzy wydam. Może kupię od razu 100 imperiałów. Dobra, 113. I tak zostałem z 30 tysiącami. Nice. No po prostu nie wierzę, odzyskałem kruka, żeby go stracić na alfie w pierwszej rundzie. To jest po prostu niesamowite. No i tak mamy 25 razy 3, czyli 75 tysięcy padło w przeciągu paru sekund. Nie jest to głupie. No jest. No ale też mogłem wyszkolić lepiej tego kruka. Tak to na tym 37 poziomie to jest po prostu zwierzę do bicia. No dobra, na alfę raczej sobie pokonam, odbiorę sobie i wrócę jeszcze raz po kruka. No co mi pozostało. No chyba, że w międzyczasie wykrzaczę jeszcze psa. Na szczęście nie. Dobra, idę oddać zecko i idę po kruka. Znowu. No dobra, zostały mi dwie grupki orków, ale walczę bez petów, bo już jestem 150 tysięcy na minusie. A nie wiem, ile zarobię na tym zadaniu, więc... No, będzie ciężko. Piątka i czwórka przede mną. No okej. Piąteczka, można powiedzieć tak na styk. Tyle życia. No i martwa piątka. Oczywiście z ucieczką po dwóch szamanach. No i proszę bardzo. Proszę bardzo. Czwórką nawet nie muszę walczyć. Mam berło. Tylko jak zdecyduj, co ja mam teraz zrobić? Odpocząć na pewno. Odzyskałeś potężny artefakt Koldów. Jest to przedmiot wielkiej wartości, nie tylko Dilek może być nim zainteresowany. Sekretarz wspominał o pewnym człowieku. Okej. O kim on wspominał? Może tą drogą byśmy poszli właśnie? Albo pójdziemy po prostu do starszego, pierwszego. Idę do pierwszego. Okej, zobaczmy, czy on nam coś powie na temat tego berła. No nie. O kim on nam mówił? Jak nie, to po prostu Dilegowi oddamy. No myślę, że tak, no. Dobra, on nas wysłał. Jemu oddajmy. Ale faktycznie.
Albo nie faktycznie. Nie pamiętam, żeby wspominał o kimś. No dobra. Odzyskałem berło. Naprawdę? Odnaleźć berło? Zaczyna płakać. Dzięki, człowiek. Na stare lata taka niespodzianka. Oto pieniądze dla człowiek. Nie wiem, czy się wypłacisz. Człowiek, ja nie wiedzieć nic. Człowiek, ja być tak szczęśliwy, że ja teraz nie wiedzieć, jakie piwo pić w karczma. Weź ode mnie ten sprzęt do wojaczki. Który kiedyś w przodku wykopałem. Ponoć wielkie jest mocy. Niech ci dobrze służy. Okej, czyli kawałek uzbrojenia pewnie. Tytanowy hełm. Okej. Zobaczmy. Ej, fajnie wygląda. Będzie nam morfowanie. Będzie do morfowania. Ale kasy nie dostałem. No dobra, no. Chodźmy, to schowajmy. Jest drugi hełm, który fajnie wygląda. I który mógłbym sobie zachować. Jeden jest ten, kłamdaka. Drugi właśnie teraz zyskaliśmy. Dwa naprawdę spoko hełmy. No. To na sprzedaż. Flaszka do flaszek. Tu mam chyba takie flaszki, tak. To wszystko chyba na sprzedaż. Bo nie widzę innego zastosowania. Tak, sprzedać. To wszystko zostaje, zostaje, zostaje. Skóry mógłbym też opchnąć wilczemu. 600 za te głowy, okej. Szału nie ma. Te tabliczki mogę też wywalić. Amulety. No też bez szału. No i pas. No i mamy 6000. No to powiedzmy, że się opłacało. I to naprawdę powiedzmy. To by było na tyle. Zachęcam do zostawienia łapki i subka. Widzimy się na streamach. I w kolejnym odcinku Broken Ranks za pewnie 3-4 tygodnie. Hej, hej.